Tutaj Grzegorz Krychowiak, jeśli chcecie się dowiedzieć, czy kiedykolwiek zagram w Legii Warszawa, to zapraszam do programu Bez Ściemy. Jaki jest poziom ligi w Arabii Saudyjskiej? Tutaj nasz widz też pytał, która jest lepsza, polska czy saudyjska? No w polskiej nie grałeś, no to chyba tylko jako widza ekstraklasy też Ciebie dopytuję. Ciężko mi tak porównywać jeden do jednego tą ligę do innych, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem tej ligi, poziomem, który prezentują zawodnicy, zwłaszcza z reprezentacji Arabii, bo są świetnie wyszkoleni technicznie. Są naprawdę, ten poziom piłkarski jest bardzo wysoki. I ci zawodnicy również, którzy przychodzą z Europy, tylko podwyższają ten poziom, bo w swoim zespole mamy kilku świetnych zawodników z Ewerem Banegą na czele. Dlaczego Arabia, a nie na przykład Legia Warszawa? Wiele czynników miało na to wpływ, odpowiednie przygotowanie do Mundialu, to, że Mundial będzie właśnie w podobnych warunkach, gdzie teraz gram, to mogłem się odpowiednio przygotować. Świetnie mi sprzedał klub również Ewer Banega, który co mi ułatwiło bardzo decyzję o zmianie klubu i chęć klubu, wygranie mistrzostw, granie w azjatyckiej lidze mistrzów, to też jest coś nowego, nowe miejsce, nowy futbol, nowa kultura, to jest coś, co jest pozytywne dla mnie, co też mi dało trochę chęci zobaczenia czegoś nowego. Kibice Legii w ogóle dopytują, kiedy w tej Legii zagrasz, bo wiesz, pamiętasz w Dubaju, jak się widzieliśmy, no to zamieniłeś kilka zdań z Dariuszem Mioduskim i rzuciłeś nawet takie... W Legii? Pewnie. No, nigdy. A w piłce nigdy nie mów nigdy, no to nigdy nie wiadomo. To jest fantastyczny przykład, że w piłce nożnej wszystko szybko się dzieje, że nic nie można planować i że nigdy nie można mówić nigdy. Byłeś piłkarzem Krasnodaru, a za chwilę to się wszystko pozmieniło. Tak, no z dnia na dzień sytuacja polityczna zmusiła mnie do tego, żebym odszedł z Rosji, no i szukałem nowego pracodawcy i akurat no, Legia Warszawa była zainteresowana. Nie ukrywam, że byłem bardzo blisko, no ale na koniec dnia wybrałem inny kierunek i nie żałuję tego, no bo Grecja też była nowym fantastycznym doświadczeniem. Fantastyczni kibice, widać, że tam się żyje futbolem, co jest bardzo, bardzo fajne, bo wydaje mi się, że jak się gra w piłkę i że jest ogromna presja ze strony kibiców, to cię napędza, jeszcze bardziej motywuje do tego, żeby osiągać pozytywne wyniki. A wyobrażasz sobie siebie w Legii? Tak jak wcześniej powiedziałem, to coś, przynajmniej w moim przypadku, żeby coś gdzieś teraz sobie wyobrazić za kilka miesięcy, to jest trudno. Ze względu na to, że w styczniu nie wyobrażałem sobie na przykład, żebym odszedł z Rosji. A sytuacja jest tak, jaka jest, zmusiła mnie do tego, żebym odszedł, no i musiałem odejść. Więc na razie staram się nie planować nic, tylko czerpać przyjemność z gry na co dzień i skupić się na tym, co jest dzisiaj i może to, co jest jutro. Czy na koniec Twojej kariery będziesz chciał wrócić do Polski? Na razie się nad tym nie zastanawiałem. Na razie podróżuję, sprawia mi to przyjemność. Mieszkam w różnych miejscach, w różnych krajach. Czy w Polsce? No w Polsce, do Polski mam ogromny sentyment. Do Mrzeszyna. A ty chyba bardziej do kraju niż do ligi, no bo w lidze po prostu nie grałeś. A to jest pytanie o ligę, czy chodzi o... Wiesz co, chyba chodzi o grę w Polsce. Takie a grę w Polsce. No tak jak powiedziałem, nigdy nie mów nigdy, no ale na razie nic nie planuję. To pytanie padło wielokrotnie. Kiedy kończysz reprezentacyjną karierę? Kiedy nadejdzie taki moment, kiedy powiem, że już mi się nie chce, ale... Po mi nie widzę, że daleko chyba jest. Daleko. Przede wszystkim reprezentacja to jest... Wydaje mi się, że to nie ty kończysz z reprezentacją, tylko reprezentacja z tobą. Jeżeli zdrowie pozwala i trener oczekuje od ciebie gry, to tutaj jesteś na zgrupowaniu, bo znaczy to w pewnym momencie, kiedy jesteś taką główną postacią i w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że
ten czas na boisku jest coraz krótszy, to wydaje mi się, że też trzeba powiedzieć sobie, że dzięki panowie dałem tej reprezentacji bardzo dużo, ona mi dała jeszcze więcej, ale no, wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, że chciałem tak skończyć, że... Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. No to według mnie tak i to jest, i w ten sposób do tego podchodzę, bo jeżeli oczywiście od momentu, kiedy zacząłem grać w tej prezentacji, gram systematycznie, gram jako podstawowy zawodnik i jestem do tego przyzwyczajony. I na razie sobie nie zastanawiam się nad tym, kiedy zakończyć, bo czuję się bardzo dobrze w tym zespole. Zdrowie jest, zaawansowaliśmy na Mistrzostwa Świata, więc no to są fantastyczne momenty, które się pamięta, na które ciężko się pracowało, żeby właśnie teraz dać z siebie wszystko i zagrać jak najlepszy turniej. Kiedyś jeden z koszykarzy NBA powiedział, że chciałby, żeby go znieśli z boiska, że będzie grał tak długo, jak tylko będzie mógł, na co Michael Jordan odpowiedział, że on tak nie chce, on woli zejść o własnych siłach, kiedy jeszcze będzie tych sił miał po prostu dużo. Rozumiem, że to jest ta droga. To jest tak, wydaje mi się, że tak, że trzeba znaleźć odpowiedni środek między tym, że chcesz, ale możesz i inni tego nie chcą, więc to jest trudny moment powiedzenia sobie dzięki panowie, kończę z reprezentacją. A propos kadry, czy zdajesz sobie sprawę, że w reprezentacji zaczynasz odgrywać drugoplanowe skrzypce? Tak brzmi pytanie. Czy nie uważasz tak? Nie, wręcz przeciwnie. Systematycznie występuję, gram w podstawowym składzie. W eliminacjach grałem praktycznie we wszystkich meczach. Z Anglią dałeś radę, nie zabiegaliście. No, nie zabiegaj się, Anglicy mnie nie zabiegają, to jest wszystko w porządku. Jedyny mecz, w którym nie wystąpiłem, to jest mecz ze Szwecją. Ze względu na to, że grałem jeden mecz, wybuchła wojna i to był jedyny powód, dla którego nie grałem w tym meczu, więc nie, wręcz przeciwnie, czuję się solidnym, podstawowym zawodnikiem tej reprezentacji. Jeszcze jedna szpileczka a propos kadry. Czy ciężko nosi się plecak z węglem w trakcie meczów reprezentacji i czy aż tak bardzo ten węgiel zwalnia, że wiecznie jesteś spóźniony i łapiesz kartki? No to jest część piłki nożnej. No, jako defensywny pomocnik łapie się kartki, trzeba robić to jak najmniej. Najlepiej, żeby nie były to czerwone, no ale no, to jest piłka nożna, to jest oczywiście... Ale czujesz, że czasami brakuje ci tego ułamka sekundy? Nie. Bardziej niż na przykład, nie wiem, 4 lata temu? Nie, żaden sposób. W żaden sposób to oczywiście, że kiedy się popełnia błąd, kiedy dostaje się żółtą bądź czerwoną kartkę, to zdajesz sobie sprawę, że można było zrobić inaczej, żałujesz tej sytuacji, ale to są ułamki sekund, które decydują o tym, czy sytuacja potoczy się tak, czy inaczej, więc to jest częścią piłki nożnej. Trzeba to robić jak najmniej i wykorzystywać doświadczenie, które ma. Czy nie masz poczucia, że zawaliłeś kadrze dwa duże turnieje? Pierwsza to Senegal i później Słowacja, tak? Nie. W ogóle. Ale fajna rozegrana akcja, zabrakło jeszcze Grychowiak. No to jest ryzyko. Zagapił się Bednarek i może być 2-0. Co byśmy zrobili, Jezus Maria? Popełniłem błędy, no oczywiście, no, błędy są częścią futbolu. Można się lepiej zachować, ale no, nie jestem tenisistą, jest to gra zespołowa i... Bardziej chyba polegał na tym, że to były te pierwsze mecze. I to się też tak gdzieś przebiło. No to no, no, przygotowuję się do tego meczu, no i przede wszystkim to jest mecz, który był do wygrania, bo mam wrażenie, chyba że jakby, nawet, nie? Jak nie było, jakby tej kartki nie było, to wydaje mi się, żebyśmy wygrali ten mecz, więc to jeszcze bardziej boli. Stoper z najlepszym wyprowadzeniem piłki, jakiego spotkałeś w trakcie swojej kariery, z wyłączeniem tutaj nasz widz Kamila Glika. Kamil Glik to takie długie ma wyprowadzenie. Jeden... Masz kogoś takiego, kto zrobił na tobie... Thiago Silva, wydaje mi się. W ogóle miałeś już takie myśli, bo pamiętam taki temat z przeszłości, żebyś ty się w stopera jakoś tam niedługo zamienił i cofnął się i tym swoim doświadczeniem gdzieś tam pomógł, raczej właśnie... Rozmawiam, znaczy to jest taki zawsze... Zawsze w pewnym momencie jest taki temat, no ale akurat tak jeszcze do tego momentu się zdarzało, że
że trener zawsze potrzebował mnie w pomoc. A ciebie samego kusi? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie ze względu na to, że to jest, że grając jako pomocnik jest więcej przyjemności. Mhm. Jest więcej przyjemności, czerpiesz większą przyjemność z gry niż jako obrońca. Pyta nasza Wicka, czy wiesz, że jesteś najprzystojniejszym z kadrowiczów? No, nie wiem. No, ale patrzę na chłopaków, konkurencja nie jest duża. Kto zakazał ci chodzić do fryzjera? I czy to Celia? Nie, akurat Celia wręcz przeciwnie mówi, żebym zostawił włosy takie, jakie są. Powiem tak, fryzury są takim tematem, powiedziałbym, niełatwym i to najważniejsze, jak mi się podoba i też trochę ważne, jak odbiera to moja żona. I nam się przede wszystkim to podoba, akceptujemy, ale na 10 osób powiedziałbym, że 3 się nie podoba, a reszta jest okej. Słuchaj, co by nie mówić, to Jezus z meczu z Anglią przyszedł do historii polskiej piłki. No właśnie, może nie pomógł, jeśli chodzi o wynik aż tak bardzo, ale to tak. To twoim zdaniem z reprezentacji z 2007 roku, czyli z młodzieżówki, oprócz ciebie i Wojtka Szczęsnego, miał najlepsze czy największe papiery na granie w piłkę? Ojej, ale to musisz powiedzieć bardziej, jaki to był zespół w 2000. To 2007 rok, to chyba chodzi o tą kadrę, kiedy polecieliście do Kanady. A, no to wydaje mi się, że już wszyscy powiedzieli wszystko na temat tej reprezentacji, że było wielu zawodników z Jańczykiem, czy na czele, z Białkowskim. Szczęsne to nawet boiska nie powąchała, dzisiaj gra w reprezentacji, więc wielu było zawodników. Ile futer ma w swojej szafie, pyta? Futer? A, futra to już jest przeszłość. To już jest passé. Zero? No, czy coś tam nie, jeszcze ze starych czasów zostało? Ciężko jej powiedzieć, ale to już jest przeszłość. Jeden z naszych widzów pyta, czy gdybyś jeszcze raz miał się urodzić, to byś modzie oddał życie swoje? Nie. Piłka nożna to jest coś, co uwielbiam robić, co sprawia mi ogromną przyjemność. Robię to praktycznie od całe życie. Kiedy jeszcze w Mrzeżynie byłem małolatem, to biegałem za tą futbolówką, więc to nie jest moje środowisko od małolata. No, mało projektantów pewnie jest z Mrzeżyna w Paryżu czy w Mediolanie, więc nie, piłka nożna. Słuchaj, tych wywiadów w życiu już udzieliłeś sporo, my też już troszeczkę siedzimy i jest tutaj takie pytanie na koniec. O co jeszcze nikt nigdy ciebie nie zapytał, o czym ty bardzo chciałbyś opowiedzieć? Nie wydaje mi się, że podróże już gadaliśmy, moda gadaliśmy, Paryż gadaliśmy. Jest coś takiego, wiesz, jakaś taka słodka tajemnica Grześka Krychowiaka o film. Może druga połowa. Bo ty chyba tak spodobało ci się być aktorem. Spodobało mi się. Przede wszystkim lubię robić nowe rzeczy. To była nowe, fajne doświadczenie, bo to jest coś, co nigdy nie robiłeś i nie wiesz, jak to wyjdzie. Ma być na Z z zajebiste. Masz w pomieszczeniu 30-40 osób. No i musisz taką zagrać. To jest taka troszeczkę fajna, pozytywna presja, żeby nie tracić czasu ludzi, którzy znajdują się w tym pomieszczeniu i żeby to wyszło dobrze, żeby powiedzieli, o super, fajnie, Krycha, dobrze to wyszło, śmiesznie to, zagrane. Więc to jest takie coś, że zawsze staram się, jak coś robię, chcę to robić dobrze. Myślisz jeszcze o tym, żeby w przyszłości grać? To jest taka możliwość. To nie miałbym nic przeciwko, wręcz przeciwnie, sprawiłoby mi to frajdę.